Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Let's Play. Dzisiaj pomówimy o grze Warcraft The Board Game. Oraz potem powiem kilka słów także o dodatku Expansion Set do niego. No więc tak, jest to gra wydana w Polsce przez Bard. Od 2 do 4 graczy. Czas rozgrywki według pudełka to jest 60-90 minut od 12 roku życia. 60-90 minut. Ciężko. Jednak stwierdzam, że to jest dużo dłuższa gra i często te partie do 3 godzin potrafią dochodzić. No, może idzie to zagrać, no nam się po prostu może nie udawało. No tak. No więc zaczniemy oczywiście od wykonania. No, wykonanie i grafiki. No, jest tego sporo tam w środku. Mamy karty, mamy sporo drewna przedstawiającego jednostki. Pudełko jest piękne, rysunki na kartach w podstawce są bardzo średnie. I czego tu brakuje? No, brakuje mi troszeczkę te jednostki, że po prostu są wszystkie, nawet jeżeli by się miały nie różnić, że są wszystkie takie same po prostu jednak w innych rasach. No tutaj jednak, no fajnie by się i klimatycznie czuło, jakby jednak, no kurczę, te elfy były elfami, orki orkami, a ludzie ludźmi i byłyby jakieś figureczki. Prawdopodobnie gra wtedy byłaby droższa, więc tutaj trochę ja bym dał minus. Jest to poprawnie wykonana gra, ale no nie powala po prostu już tak w środku jakby tą całą swoją zawartością. Aczkolwiek, no mówię, modułowana plansza bardzo przypomina nam Warcrafta takiego, szczególnie dwójkę jeszcze z gier komputerowych, więc tutaj trochę na to plus. No jednostki no fajnie drewniane, ale mówię, ja bym wolał tu jednak w takiej grze figurki. No i co, no karty brzydkie dla mnie. Co tam jeszcze jest w środku? No instrukcja, dużo przykładów, fajnie napisana tutaj. Tutaj nie będę się czepiał. No więc to jeżeli chodzi o wykonanie. Jeżeli chodzi o temat, no to jest oczywiście no, wojna, jak to w grze komputerowej było Warcrafta. No, są cztery nacje: ludzie, orki, elfy, mroczne i nieumarli. I teraz tak. No, jest to bardzo klimatyczna gra, no to nie ma co mówić. Przenosi nas ten świat komputera, jest sporo mechanizmów zaczerpniętych, te same zasoby, sposób budowania jednostek taki opóźniony, czyli jakby, że ta produkcja trwa w czasie, tak jak w komputerze. No, walka jest no, troszeczkę inaczej może rozwiązana, nie tak prosto, no, ale to coś trzeba było zrobić. Więc jak najbardziej klimatem się gra, obroni w każdym calu. Natomiast, no to przejdźmy do mechaniki. No i tak. No i tutaj to jest od razu pytanie, no po prostu po co ta gra jest, no, można powiedzieć. No, nie wiem, no nie ma, są jakieś tam mechanizmy tutaj, które są dziwne rozwiązane. No, przede wszystkim sposób zbierania zasobów jest beznadziejny tutaj. Strasznie losowy i te kopalnie mogą się szybko wykończyć, mogą komuś trwać długo. Troszeczkę to rozwiązuje ten problem dodatek, ale mimo wszystko dalej jest mało tych zasobów. No nieważne. Nie podoba mi się sposób zbierania zasobów. Sposób poruszania się jednostek, no w porządku, poruszamy się jedno pole po heksie. Ważne jest tutaj rozstawienie i flankowanie. Bitwy są, no nie wiem, no średnio ciekawe, no, dla mnie. Jakoś tak rzucamy tymi kostkami, losowość duża, no bo bardzo dużo nawet w tych kostkach, bo jest w walce jest losowość, w dobieranych kartach jest losowość, no i w zbieraniu zasobów jest największa chyba doza losowości. Ale same te bitwy, mówię, są dla mnie mało troszeczkę emocjonujące. Te jednostki po prostu, no niby potrafią mieć jakieś tamte zdolności, potrafimy kartami się wspomóc, to daje troszeczkę pikanterii do tych bitew, ale jednak to jest rzucanie kostkami. Wiadomo, że strzelające idą pierwsze, potem latające, na końcu są najsłabsze te zwykłe. Zwykłe nie mogą zabić latających, często widać już, kto bitwę wygra. Ulepszamy te jednostki, lecz dzieje się to mniej więcej równolegle, gracze to robią. Na początku te bitwy no, są bardziej, można powiedzieć, bo jak na dwójkach tylko trafiamy, no to to po prostu no, faktycznie od szczęścia dużo zależy. Potem jak już będziemy trafiać na czwórkach, no, mamy takie jednostki, no to już w zasadzie po prostu już rozstawienie będzie decydować. No można mieć pecha, ale raczej się trafia dość często wtedy, więc
Mi jakoś po prostu tutaj ani bitwa, ani to flankowanie nie za bardzo się podoba w tej grze. To budowanie budynków można także, ale też to jest takie jakieś... Jest to klimatyczne dopasowane do gry, ale mało przyjemności frajdy sprawia grając w to na planszy. Więc teraz tak, jeżeli chodzi o skalowanie, no to jest kolejny problem, gdyż gra to jest w zasadzie dla dwóch graczy. Można grać oczywiście parami, dwóch na dwóch. To są, jest taka tam opcja także, ale najlepiej się gra jednak dwie osoby, bo wtedy jest jednak krótsza ta gra i ten downtime jest dużo mniejszy. Scenariusz na trzech graczy konkurencyjny, po prostu są sytuacje z natury patowe, że ten kto pierwszy wejdzie do tej bramy elfów, z natury grę przegra. Więc po prostu często albo jedni gracze siebie zaatakują, no to ten trzeci wygra. No, ten czteroosobowy dochodzi nam konkurencyjny w dodatku. To no, można pograć, ale też nie jest zbyt rewelacyjny. Liczba scenariuszy poprawna, mogłoby być więcej. Powinien być moim zdaniem w podstawce konkurencyjny czteroosobowy scenariusz, jeżeli jest gra dla tylu graczy. Nie ma takiego. Większość jest dwuosobowych tych scenariuszy albo parami. Są także niesymetryczne, czyli na przykład gramy w trzy graczy, dwóch steruje jedną, jeden gra steruje jedną. No troszkę jest tych scenariuszy, można się pobawić, więc jeżeli chodzi o zmienność rozgrywki, to sporo scenariuszy, starczy gra na trochę, jeżeli nam się oczywiście będzie ona podobać. No i dużo losowości jednak w grze powoduje troszeczkę zmienność rozgrywki, lecz same rozgrywki wyglądają podobnie. Wiemy mniej więcej, jak sobie opracujemy, jak to się opłaca na początku robić, żeby sobie ekonomię, że tak powiem, poprawić, ale i tak wszystko nam kostki zweryfikują, kto tą grę wygra. Więc tak, interakcja pomiędzy graczami oczywiście w największej postaci czysto, stricte negatywna, czyli możemy się atakować. Cena do wagi. Obecnie gry się kupić nie da tak w sklepie. Gra kosztowała około 100 zł, z tego co kojarzę, jak była jeszcze dostępna w sklepach, ale dość często się pojawiają używane wersje w internecie, więc spokojnie właśnie za około dalej 100, no różnie do 150 dochodzą, zależy jak to tam sobie grę ceni, można kupić używaną. Dość często jest ona dostępna, używana do kupienia w sieci. Więc oryginalna cena gry 100 zł za to co dostajemy w pudle, czy tam nawet 120, jest jak najbardziej ok. To jest nawet bardziej niż ok, jeżeli chodzi o to co dostajemy w pudle. Ja osobiście po prostu gra mi się nie podoba, więc no dla mnie to nie jest dobry zakup, ale jeżeli chodzi o liczbę komponentów i dla fanów gry komputerowej, to jak najbardziej można pograć. Więc powiem jeszcze kilka słów o dodatku, co my tutaj dostajemy. Tutaj dostajemy nowe kafle terenu, nowe scenariusze, bohaterów i wymienione karty. Wymienione karty są dużo lepsze niż w podstawce, gdyż mamy ich więcej i mamy tekst od razu na nich napisany, niestety po angielsku, bo dodatek jest po angielsku. No i są trochę ciekawsze te karty. Po drugie mamy bohaterów, wybieramy sobie z puli bohaterów, których możemy rozwijać, możemy walczyć także z jednostkami neutralnymi. No bohaterowie są dodatkową jakby jednostką, którą możemy trzymać więcej na polu, więc to jest fajne. Nowe kafle terenu, jak już mówiłem, scenariusze. No i ten mechanizm troszeczkę jest inny zdobywania zasobów. Czyli możemy zamiast rzutą kostką powiedzieć, że kopalnia ma 20 i co turę pobieramy 2. Jest to troszeczkę rozwiązany problem losowości. Ciekawie to dosyć działa. Lecz także 20 to jest dość mało na kopalnię. Czasami z kostką można więcej pociągnąć. No ale jest to rozwiązanie. No moim zdaniem nie jest to must have dla kogoś, komu się podstawka podoba. Nie spowoduje, że gra będzie jakoś specjalnie lepsza, jeżeli nam się nie podoba. Ale sporo dodaje, więc jeżeli się podoba, warto chyba w dodatek także się zaopatrzyć. Ode mnie gra dostaje 3 z dodatkiem, 3 z plusem na 10, więc nie polecam ja osobiście. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia.